Załóżmy, że ciąg funkcyjny Fn jest zbieżny punktowo do funkcji f na zbiorze x, czyli to, co jest ważne, x jest przedziałem od a do b. To nie jest na przykład suma rozłącznych przedziałów, tylko to jest jeden przedział. Załóżmy też, że ta granica punktowa f jest funkcją ciągłą oraz, że dla każdego x należącego do x, fn od x jest funkcją monotoniczną. Wówczas fn jest zbieżny na x jednostajnie do funkcji f. To jest twierdzenie Diniego. Mamy ciąg fn od x równy e do minus nx. Chcemy sprawdzić, czy chcemy znaleźć jego granicę punktową i sprawdzić, czy jest do niej zbieżny jednostajnie na przedziale od 1 do 100. No to tak, gdy n dąży do nieskończoności, dla wszystkich tych tutaj x-ów nieujemnych, ograniczonych, to wszędzie, to wszystko zbiega do zera. Czyli naszą granicą punktową jest f stale równe 0. No dobra, teraz tak. Korzystając z naszego twierdzenia Diniego. Po pierwsze, jest to funkcja ciągła. Po drugie, jeśli weźmiemy e do minus nx, to przy n-ach dążących, przy ustalonym x, jeśli n-y będą coraz większe, to ta wartość jest coraz mniejsza. Zatem ciąg jest monotoniczny. Skoro tak, to mamy zbieżność jednostajną do funkcji f. Następny przykład, fn od x równa się arcus cotangens x przez n na przedziale od minus 1 do 1. Znowu chcemy znaleźć granicę punktową, sprawdzić, czy jest to zbieżność jednostajna. No, po pierwsze, x przez n przy n dążących do nieskończoności zbiega do 0, czyli ten ciąg funkcyjny po prostu zbiega do arcus cotangens 0. Co to jest arcus cotangens 0? No to kiedy cotangens jest równy 0? Kotangens jest równy 0 jak kosinus jest równy 0, a kosinus jest równy 0 w pi drugich. Czyli całość tak naprawdę zbiega nam do punktowo do funkcji f stale równej pi drugich. Czy to jest zbieżność jednostajna? No to tak. Po pierwsze, nasza funkcja graniczna jest funkcją ciągłą, więc pierwszy warunek mamy spełniony. Teraz drugi. Ustalmy x-a. Jeśli x jest dodatki, to x przez n zbiega nam do zera, czyli przypomnijmy też sobie wykres funkcji arcus cotangens. No to tutaj mamy w zerze mamy pi drugich i ona mniej więcej wygląda tak, że tutaj jest malejąca, jakoś coś takiego. Tutaj zbiega do zera, natomiast tutaj zbiega bodajże do pi. Tak, bo cotangens osiąga minus nieskończoność właśnie w pi. Znaczy zbiega do minus nieskończoności w pi. No to co? Jeśli my tu jesteśmy na dodatniej części, jesteśmy na jedynce na przykład i nasze wartości mamy x przez n, to nasze x przez n zbiega do 0. Zatem wartości arcus cotangens zbiegają do pi drugich i zbiegają w sposób rosnący, bo ta funkcja tutaj arcus cotangens ogólnie jest cały czas funkcją malejącą. Czyli dla x większych od 0 mamy fn od x jest stale jest rosnący. Natomiast dla x mniejszych od 0 mamy tutaj, no i tu jest nasz arcus cotangens x, a potem dla kolejnych n-ów to zbiega w tę stronę. Czyli dla x mniejszych od 0 nasz fn od x będzie funkcją malejącą, ale co ważne cały czas monotoniczną. A w zerze po prostu mamy cały czas arcus cotangens 0, czyli funkcja stała, w szczególności monotoniczna. Skoro tak, to tak, są spełnione założenia twierdzenia Diniego. Mamy graniczna funkcja jest ciągła, mamy monotoniczność dla ustalonych x-ów, zatem fn zbiega na naszym zbiorze x do funkcji f w sposób jednostajny. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.